Jest 9 i ja wstałam jakoś o 8:30, więc moje oczy są jeszcze zaspane, ale ja tak rano mam zawsze, więc nieważne. Wczoraj przyszła do mnie i do mojego brata paczka od SFD. W sumie to jest tak jakby jego, ale ja wam pokażę rzeczy, które w niej są, bo czemu nie? Jest sporawa. Chcę wam to szybko pokazać, bo mój brat sobie robi śniadanie i on będzie chciał z tych rzeczy już korzystać. Ja też, ale nieważne. Pierwszą rzeczą jest odżywka białkowa. Czekajcie, jak to się nazywało? Kurde. Jest to serwatka białkowa o smaku białej czekolady z kokosem. Słyszałam opinię, że jest dobra. To są jakieś orzeszki archaidowe w mlecznej czekoladzie. Ogółem są naprawdę bardzo dobre. I właśnie teraz wam pokażę natlowy. W tym jesteśmy zakochani. To jest już nasze drugie opakowanie. Jest przepyszne. To jest Coco Crunch with Almonds, czyli krem migdałowo-kokosowy. Smak jest nieziemski i jeżeli kochacie kokosa, białą czekoladę to i orzechy, to jest idealne dla was. Kolejny. Tego wcześniej nie mieliśmy i to jest Choco Hazelnut. Polecam. Nut and Chocolate Cream. Słyszałam opinię, że ma smakować jak Raffaello. W sumie na opakowaniu tutaj widać jakieś Raffaello. Ferrero Rocher, co ja w ogóle gadam? I ostatni, który to jest mój faworyt. Mój faworyt, ja go kiedyś wygrałam w rozdaniu i jakby był dla mnie na wagę złota. I teraz znowu go mam. White Choco Peanut with Himalay Salt, czyli ze solą himalajską. I ostatnie rzeczy są to, jest to w sumie jedna rzecz, tylko razy 12 i w dwóch smakach. 6 sztuk jednego smaku i 6 sztuk drugiego smaku. I to są batony proteinowe. Zamówiliśmy takie dwa smaki. Cookie Cream Flavor, Caramel Peanut Flavor. To by było na tyle z takiego mini haulu z SFD. Wow. To nie trzeba wymieszać? Brudną łyżką nie mieszaj. O Jezu, jaki jest. No ja go wymieszam tylko czystą łyżką. Jaki śmieszny, chodźcie do. Ładna owsianka kubi. Nie wiem jak tu pokrawszyć to ciasteczko. No tak, w rękach. Tak? Mhm. Gdzie może smakować właśnie lepiej z tym białkiem? Się przyszła tak cała. Nie będzie taka ładna, ale trudno. Od kilku dni zaczęłam robić właśnie to-do list i to jest już któryś dzień z kolei. I zrobiłam dzisiaj później, zazwyczaj robię wieczorem albo od razu rano i teraz odznaczam już swoje rzeczy, które zrobiłam. Śniadanie już było. Wróciłam sekundę temu ze spaceru i w sumie już mogę to sobie... Mogę sobie odhaczyć. Powiem wam, że taka lista jest naprawdę fajna. Ja wcześniej jakby nie robiłam żadnej to-do list. Tylko mi tyle wystarczy, nie będę wypisywać żadnych afirmacji. Jak sobie wszystko wypiszę, to po prostu potem nie zapomnę o niczym. Albo po prostu sobie od kilku dni będę zapisywać jedną daną rzecz, którą mam zrobić, aż w końcu ją zrobię. Załóżmy, jak mi się bardzo nie chce. Mogę sobie już odhaczyć walking, czyli spacerek. I ogółem w ciągu dnia sobie dopisuję jakieś rzeczy, na przykład w połowie dnia na wieczór i tak dalej. Muszę w ogóle posprzątać dzisiaj szafę. Co chciałam powiedzieć, że zaraz chcę zrobić trening, bo potem już nie będzie mi się chciało, a tak, to jest taki mój dzisiejszy priorytet, żeby zrobić trening. I jak jeszcze, to nie wiem, sobie tak właśnie rozdzieliłam, że albo 10 minut taka rozgrzewka, potem 10 minut nogi, potem 10 minut ręce i potem ileś tam minut brzuch i rozciąganie. Albo 20 minut całe ciało, potem nogi, 10 minut i 10 minut brzuch, bez rąk, jeszcze nie wiem. I rozciąganie. Problem,
Tak, mój problem, ale gorszym moim problemem na ten moment jest wybór klasy profilu, bo mogę wybrać albo biochem mat, albo biochem ang. Nie wiem, ja powiem wam, że ja mam problem. Dobra, ale tak, zabieram się za ćwiczenia. Muszę się przebrać, chociaż pod spodem już mam etop do ćwiczeń. Dlaczego tak robię? Bo potem jak mi się nie będzie chciało ćwiczyć, to już wiecie, mam takie, że już jestem ubrana na sportowo. I jeszcze jedna sprawa, potem wam opowiem, na co wydałam moje wszystkie pieniądze. O matko. Zacznę od tego 20-minutowego treningu i tak jak mówiłam, później zrobię nogi, brzuch i rozciąganie. Teraz zaczynam ten. Uwielbiam to. Teraz ten szybki trening na brzuch i na koniec rozciąganie akurat nóg, ale przed chwilą się jeszcze sama porozciągałam. I teraz moje ulubione ćwiczenie na rozciąganie, bo najbardziej mnie rozciąga, tak jakby. Zrobiłam faszerowane papryki z kumosą ryżową, tofu, batatem, papryką, nie papryką, tylko pomidorem, kukurydzą. Jest 16 i ja się zabieram za szafę, bo tak jak już mówiłam, muszę ją posprzątać. Też jakieś pół godziny temu jadłam obiad, a i potem jeszcze będę zbierała setą pomidory z ogródka. I jeszcze z Joe'im wyjdę na dwór, więc wam pokażę, jak to w sumie u mnie wygląda z kotem. Okej, udało mi się posprzątać szafę. Idę zbierać te pomidory. Tak. Zobaczycie. Będę zbierała tylko dojrzałe pomidory. No i Joey sobie tak leży i on ma tutaj, on jest tutaj na smyczy i dzięki temu jakby mamy pewność, że możemy go sobie samego tutaj zostawić. I on sobie tutaj leży, ale nie zawsze jest na tej smyczy spokojnie. Later. Wczoraj w ogóle kupiłam Pepsi Mango. Max, Pepsi Max, Mango? Tak się chyba to nazywa. Bo w ostatnim roku z moim bratem testowaliśmy Pepsi Lime. Właśnie to jest Pepsi Max Mango. No i stwierdziłam, że okej, wy tam pisaliście mi w komentarzach, żebym przetestowała inne smaki, więc ja już to piłam, ale teraz wiecie. Jeszcze raz. Jest okej, ale i tak zawsze Pepsi Max wygrywa. Zwykłe. Ja nie piję za często tego typu napoi. Po pierwsze, czy gazowane napoje mają w sobie dwutlenek węgla? Bo ja jeszcze coś przekręcę i będzie dopiero. Mają w sobie dwutlenek węgla, tak samo jak woda gazowana. I ja akurat czasami ogółem po wodzie gazowanej mnie boli brzuch i nie znoszę pić wody gazowanej, dlatego piję zwykłą niegazowaną wodę. Jeżeli mam ochotę na coś takiego, wiecie, słodkiego do picia, to zazwyczaj sobie robię, nie sobie robię. Od Kuby się napiję Pepsi Max, ale to jest dosłownie łyk. No i wczoraj po prostu kupiłam to Pepsi Max Mango. A na wakacjach, jak byłam z Kubą w Czarnogórze, to po prostu on codziennie sobie to kupywał. Pomijmy ten fakt i ja po prostu już miałam takie, że no dobra, ja też, bo w sumie czemu nie, mam ochotę, to się napiję, ale strasznie mi się chciało tam pić i właśnie piłam dużo wody, ale też musiałam się takim czymś, wiecie, uzupełniać. I co w ogóle, mam swoją listę, to do list, muszę pozaznaczać rzeczy. No i to było i zostało mi tylko organizowanie telefonu. Przychodzi ten moment, kiedy wam powiem, no co wydałam swoje wszystkie pieniądze i tak naprawdę to może być dla niektórych triggerujące. Bo ja wiem, że dużo osób ma takie rzeczy z góry, nie musi na nie zbierać pieniędzy, kupują im to rodzice, jest to dla nich normalne, mają wszystko tak jakby podane na tacy, nie muszą zbierać latami na jakieś rzeczy. W moim przypadku nawet jak ja zbieram, to i tak jeszcze tej sumy nie uzbierałam i muszę po prostu to spłacać. I mam po prostu ból dupci, jak wiem, ile to kosztuje. Jest to dla mnie okropne, że wszystkie moje pieniądze
wydałam na jedną rzecz i tak naprawdę będę musiała jeszcze spłacać. Mówię tutaj o telefonie, już wam pokazuję jaki, bo zgaduję, że będziecie ciekawi. A nie chcę się chwalić. Absolutnie nie mam na celu chwalenia się, bo nie lubię się chwalić po prostu, ale myślę, że na przykład by mnie to interesowało, jaka osoba kupiła jaki telefon, nieważne. iPhone 11 i to jest akurat fioletowy z pojemnością 128 GB, bo po prostu na tym telefonie, poczekajcie, na tym moim starym telefonie miałam 32 GB, kompletnie mi tu nie starczyło. Tak wygląda. Tak, ale ogólnie mi się bardzo cieszę, bo będę mogła tworzyć filmy lepsze. I w ogóle od poniedziałku mam też Deep Progress Camp, czyli obóz taneczny i o ile się orientuję, mam przez 5 dni od 11 do 18, a ostatniego dnia chyba od 11 do jakoś 15, około tych godzin, bo się nie mogę doczekać już, naprawdę. Later that same evening. Ale muszę jeszcze zamrozić borówki. Ponieważ mrożę na zimę borówki, tutaj po prostu teraz jak jest sezon, one są tanie i się opłaca, żeby potem nie przepłacać. Ja muszę wsypać, umyć, wysuszyć i i wsadzić do zamrażarki. Widzieliście, ukradł borówkę. Okej, mam tylko nadzieję, że was nie zanudziłam tym filmem. Dziękuję bardzo za oglądanie, za tego daily vloga. Jest już późno, ja zaraz idę spać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa pa.